Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w Hongkongu. Załatwiam pewną sprawę. Już załatwiam pewną sprawę, a ona sama się załatwia. Także mam parę godzin czasu i zamierzam się przejść, coś zjeść, nagramy. Chyba pójdę do tej knajpy, gdzie szafa z mocnego vloga, jak był u mnie, to poszli z kolegą gdzieś tam na te pierogi, gdzie mają ta restauracja do gwiazdkę Michelin. Tego przewodnika Michelin, sławnego. Mam to namierzone, no i będę powoli tam zmierzał. Znaleźliśmy naszą restaurację, nazywa się Tim Ho Wan. Widzę masa obcokrajowców, położona gdzieś tam na uboczu, można powiedzieć. No jest ta jedna gwiazdka Michelin. Chyba trzeba czekać, żeby wejść na zewnątrz, nie za długo, ale trzeba poczekać, także wchodzimy. Jesteśmy, udało się wejść. Zamówiłem tutaj to, pierogi z wieprzowiną, później z krewetkami i coś takiego z krewetko-wieprzowe. Wszystko to są rodzaj pierogów na parze, także zaraz będziemy próbować, do tego jakiś tonik. To wszystko, ceny przystępne i za jedno danie 14 zł, czyli 14, 14, 14, będzie 42 zł plus napój. Napój bodajże chyba tam z 6 zł, 48 zł. Tego sosy jakiś chyba tutaj, pierwsze to jest olej, nie wiem czy on jest ostry czy nie. Chyba będzie jakiś podostrzony może, albo podsłodzony. Tu powinien być... Nie wiadomo co to jest, będzie to może być ocet sojowy, a to będzie może soja sos. Tak to wygląda. Nie wiem za co mają te 5 gwiazdek. Jakie 5 gwiazdek? Jedną gwiazdkę, ale w ogóle mają tą Michelin. Pomyliło mi się z hotelami pięciogwiazdkowymi. No ale nie jest tu jakoś tak idealnie, nie? Coś powiedziałbym, że źle oznaczone. Wystrój średni, miejsce średnie. No zobaczymy, jak smakowo to będzie wyglądało. Cenowo jest normalnie, ani droga, ani tania. Tu widzicie, za czysto też nie jest. Nawet ten włącznik do światła gdzieś tam na ścianie. To... Jest jak jest. To moje pierwsze danie. To są te takie pierożki w cieście. Z takiego ciasta pierożki z... grillowaną wieprzowiną. Nie wiem, czy szafa był w tej samej restauracji. Może w innej, ale w tej samej sieci pewnie. Ale to naprawdę, nie wiem, chyba za łapówki chyba dostają te gwiazdki, no bo naprawdę nic specjalnego. Pierwsze zjadłem. No, o gustach się nie dyskutuje, tak więc nie będę mówił, dobre, niedobre. Ale dla mnie to w środku. Zresztą tu widzicie na zdjęciu lepiej.
To nie jest mięso grillowane, tylko jest dżem. Jest pewnie jakieś tam mięso, ale masa cukru dodana. Masa cukru. Gdyby mi ktoś nie powiedział, bym powiedział, rodzaj nijakiego dżemu takiego, nie? Przyszły do mnie teraz te bułki na parze, takie pierożki, bałki, z tym, z krewetkami. Zaraz zobaczymy, to powinno być lepsze. Tutaj taki sos sobie stworzyłem, ale nie wiem, nic specjalnego, nie? Tu mamy rachunek. Łącznie $91, czyli podzielimy to na pół, mamy 45,5 złotego. Równiutko. To jeszcze herbatka, za którą liczą sobie 50 zł. Moje danie to jest takie pierożki z głównie z wieprzowiną i z tym, też z tymi krewetkami, tylko krewetki są dodatkiem. Tutaj głównie są same krewetki. Tutaj po 4 takie sztuki małe. Cena 12 zł. No zobaczymy, nie? To już nie chodzi o tą cenę. Byle zasmakowało. No ale mówię, no to ja pod blokiem lepsze knajpy znam i gwiazdki nie dostały. Coś muszę albo poczytać, jaka jest tam ta formuła przyznawania tych gwiazdek. No bo jeżeli tu nie ma coś, czegoś, że coś tam innego, tylko to ma być, nie wiem, wystrój, smak, cena, podanie, obsługa klienta, no to tu na pewno ta gwiazdka się nie należy. Znam dużo lepszych knajp pod przysłowiowym blokiem u mnie na dzielnicy, które są dużo, dużo lepsze. Wątpię, aby to miało historię nawet to miejsce, ponieważ jest to w nowym budynku. Budynek nie ma więcej niż 20-30, maksymalnie 40, 20-30 lat ma gdzieś. Upomniawszy się o mój tonik, dowiedziałem się, że to jest jakaś galeretka. Pisało tonik, myślałem, że tonik i też obok napojów. No ale to taka zastawka później. Już to wcale ani słodkie, ani dobre. Ja już to coś kiedyś jadłem. Także pewnie wezmę jeden kawałek i dalej nie ruszam. Tego już też nie zjadłem. Tamtego oczywiście też nie, słodkiego. Z tym mięsnym dżemem. Także mówię, no. Ktoś sobie przyznaje gwiazdki, ma prawo. Może sobie przyznawać krzyżyki, przecinki. Firma jak firma, no ale nie wiem, firma też ma jakąś reputację i dlaczego czegoś takiego, tutaj jakaś gwiazdka przyszła, żeby ludzie przyjeżdżali. Faktycznie tłumy są, ludzie po części czekają na zewnątrz, a nie jest to ani dobra pora, że tak powiem, obiadowa. Widzicie tutaj ten stolik obok, on jest na 4 osoby, no i 2 siedziały, para Chińczyków. A że byłem jeden, to mnie chciała tu obsługa dosadzić, żeby ten mój stolik zachować, nie wiem, dla jakiejś dwójki czy coś takiego, nie? No także to już w ogóle jest poza wszelką krytyką, nie? Żeby nie do kogoś dosadzać. Ani dla mnie to fajnie, no ani dla tych, co już tam siedzą fajnie, nie? Żebyśmy sobie przy jednym stole siedzieli nieznajome osoby. No także mówię, nie polecam przewodnikowych miejsc z reguły, przewodnikowych knajp, bo i cena razy dwa, a jak nie cena razy dwa, to gdzieś daleko, jakoś żadna. No nic tu specjalnego. O, pewnie gdybym się tu dotknął, to też zakurzone. Te no, przyprawy nieopisane, co to jest. Jedna w szklanej, jedna w plastikowej, o takim czymś, nie? Także no, kiepsko, kiepsko wszystko. Dobra, wychodzimy. I jeszcze wam coś powiem. Przed chwilą się zapytałem. Tu macie certyfikaty Misza Erin 2017, 2016. Pytam się, gdzie jest toilet? Nie, where is toilet? Ona mówi, outside in the shopping mall. No to nawet kibla nie mają i są na gwiazdkach.
tak jak mówię, nie polecam. Nie polecam, róbcie co chcecie. Wasza sprawa. Ale mi to nie smakowało, mówię, o smakach się tam nie dyskutuje. Każdy ma swoje, każdy może lubić coś innego, także tego akurat nie będziemy dewaluować. No, ale ostrzegam, że jest mięso na słodko i nic tam specjalnego. Ceny takie jak wam mówiłem, kibla nie ma, za czysto nie jest. Dostawiają was do cudzych stolików. No i tyle, nie? No ale jest w przewodniku i pełna knajpa o każdej porze dnia i nocy. Jak przyszedłem, to ludzie stali na zewnątrz. Pewnie wieczorem w porze takiego obiadu, kolacji będzie no, masa ludzi na zewnątrz czekała. Dobra, pozdrawiam, idę dalej. I co? Będziemy nagrywać dalej. Jesteśmy w Hongkongu. Jesteśmy dalej na mieście. Zażyczyłem sobie sok pomarańczowy na ulicy robiony. 9 zł. Okay, Kyle, 我们走到十个码头了。